Przedstawiamy nowe oprogramowanie KME NevoSky 5030, wprowadzające duże usprawnienia w działaniu oraz dodające wiele innowacyjnych funkcji. Usprawniliśmy działanie panelu bocznego. Od teraz domyślny jest widok rozszerzony kompaktowy, który pokazuje fizyczne czasy poszczególnych wtrysków dla wszystkich cylindrów. Na pasku funkcyjnym dodaliśmy ikonę informującą o pracy w trybie Master Slave. Klikając na nią, można przejść do konfiguracji tego trybu. Sterowniki w konfiguracji Master Slave z najnowszym firmwarem mogą jednocześnie odczytywać parametry z OBD. Opcja ta włącza się automatycznie dla każdego ze sterowników. Pamiętaj, aby mechanizm działał prawidłowo, każdy ze sterowników w konfiguracji Master Slave musi mieć włączoną tę opcję. Dodatkowo dla emulacji CWO dodaliśmy opcję aktywuj wyjście analogowe. Umożliwia to podłączenie wyjścia analogowego sterownika Master do pierwszego wejścia analogowego sterownika Slave. Dodaliśmy emulację EOC, emulacja czujnika odwrotnego, która umożliwia emulowanie czujników podwójnych stosowanych w takich samochodach jak Jeep, Fiat, Alfa Romeo czy Subaru. Pamiętaj, emulacja EOC zadziała tylko wtedy, gdy emulowany jest sygnał ciśnienia wysokiego. Zmieniliśmy wygląd map Correct oraz ich funkcjonalność. Od teraz na trzeciej mapie dodawania benzyny działa automatyczny mechanizm upuszczania ciśnienia w listwie paliwowej. Aby z niego skorzystać, musisz mieć zebrane minimum 75% mapy benzynowej. Mechanizm uruchomi się automatycznie lub możesz wywołać z menu opcje. Pamiętaj, mechanizm automatycznie proponuje wartości mapy i wymaga sprawdzenia podczas jazdy. Aby ułatwić dokładną regulację, na tej mapie naniesiona jest mapa ciśnienia wysokiego benzyny. Dla sterownika Direct dodaliśmy czwartą mapę dodawania benzyny. Dla innych sterowników z rodziny NevoSky dodaliśmy piątą mapę Correct dawki gazu. Nie dotyczy to sterowników Jet Eco i Sun. Możliwy jest wybór nowych zakresów dla map Correct, również parametrów z OBD. W mechanizmie OSA dodaliśmy parametr zakres, tak aby możliwe było utrzymywanie Correct OBD w ustalonym przedziale wartości dopuszczalnych. Do rejestratora dodaliśmy flagi informujące o stanie kasownika. Można teraz zobaczyć, w którym momencie kasownik zauważył pojawienie się błędów w OBD oraz w którym momencie zmieniła się liczba błędów w OBD. Ułatwia to analizę warunków pojawiania się błędu. Dodaliśmy flagę informującą o timeoucie ograniczania szpilki. Informacja ta pojawia się również jako sygnalizacja na panelu bocznym. Timeout pojawia się wtedy, gdy mimo prób sterownik benzynowy nie zakończył szpilki. Powodem takiej sytuacji może być zbyt wczesna próba ograniczenia szpilki, zbyt niski prąd ograniczania, za duże ciśnienie w listwie paliwowej, potencjalne uszkodzenie sterownika gazowego. Dodaliśmy możliwość ustawienia innego opóźnienia rozcięcia przy ograniczeniu szpilki wysokiego napięcia dla kolejnych wtrysków w cyklu. Mechanizm służy do precyzyjnej kontroli nad dawką benzyny podawanej w każdym cyklu. Opcja ta pojawia się w zakładce emulacja wtryskiwaczy benzynowych, gdy włączone jest ograniczenie szpilki. Opcja ta jest domyślnie wyłączona. Po włączeniu dotryski będą wycinane tak samo jak wtrysk główny. Istnieje możliwość, że szpilka nie zostanie ograniczona. Zostaniesz wtedy poinformowany odpowiednią sygnalizacją. Niektóre samochody mogą w takiej sytuacji zgłaszać błędy obwodu wtryskiwaczy w OBD. Pamiętaj, jeżeli sygnalizacja timeout pojawia się tylko w momencie dotrysków benzyny, to należy zmienić wartość tylko innego ograniczenia na kolejne wtryski. W zakładce Direct dodaliśmy nową stronę kątowe przesunięcie gazu i tryb pracy. Prosty i zaawansowany. Przechodząc w tryb zaawansowany, można skorzystać z mapy umożliwiającej regulację przesunięcia kątowego w dwóch dziedzinach: prędkości obrotowej i podciśnienia. Pozwala to rozwiązać problemy z ruszaniem, poszarpywaniem przy przyspieszaniu. Dodaliśmy strategię minus 4 i minus 3, która może być pomocna w samochodach 6- lub 8-cylindrowych. Od teraz możliwa jest ręczna konfiguracja strategii, co pozwala obsłużyć nietypowe rozwiązania, takie jak w samochodzie GMC 5,3 litra V8 z trybem Hemi Eco. Dla sterowników wtrysku pośredniego możliwe jest ustawienie stałej pracy na benzynie danego cylindra, na przykład po uszkodzeniu tylko pojedynczego wtryskiwacza gazowego. Cylinder ten zostanie zaznaczony na pomarańczowo.
Dodaliśmy mechanizm autopowrotu, tymczasowo na benzynie. Mechanizm przydaje się w przypadkach, gdy samochód źle pracuje po spadku obrotów. Jeżeli obroty spadają poniżej danej wartości, system na ustalony czas przełączy się na benzynę, a następnie powróci na pracę na gazie. Dodaliśmy osobną konfigurację opóźnienia ciepłego startu i mechanizmu start-stop. Do tej pory stosowane było opóźnienie zaworu gazowego. Od teraz nie będzie ono brane pod uwagę przy zadziałaniu mechanizmów ciepły start i start-stop. Mechanizm nakładania fazy od teraz działa automatycznie również przy autopowrotach, co znacząco poprawia kulturę pracy silnika. Pamiętaj, szczegółowy wykaz zmian znajdziesz w pliku Lista zmian.